Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Progress Liga. Dzisiaj sobie zagrajmy trójeczki, na których jestem w sumie rekordowo wysoko, ale to chyba przez to, że po prostu sezon się wydłużył, bo... ja nie wiem, może i gram lepiej, może nie gram lepiej. Zobaczycie sami. W dzisiejszym odcinku gram autem Fritiego. No i to tyle z ogłoszeń. No jest dobra, znalazło pierwsze spotkanie. W teamie mamy... mam nadzieję, że ten Gip... że to nie są jego normalne MMR-y, że to nie jest jego rekord, ale zobaczymy. W każdym razie życzcie mi powodzenia. I też na samym początku wyjątkowo chciałbym przypomnieć może o subskrypcji, bo nigdy nie przypominam i zauważyłem, że w sumie na tych odcinkach z Rocketa nic za bardzo nie przychodzi. No dobra, no i mam bramkę kary za to, że przypominałem. A teraz trzeba tryhard. Mam nadzieję, że dobrze odzwierciedliłem kolory. O, nice one. Pokazałem, w sensie mówię teraz o aucie, że dobrze odzwierciedliłem kolory, bo Fritty dał tylko ten cyferki, która sekcja. No i chyba zrobiłem dobrze, ale jakoś na screenie to inaczej wyglądało. Nie wiem, co mogło pójść nie tak. A teraz już może zacznę komentować grę. Zostajemy trochę w bramce, tutaj możemy już wyjechać na blok. Rozglądamy się, co się dzieje, gdzie nie mamy boosta, ale wywalamy tak, żeby przynajmniej nie mógł strzelić. Dobra, mamy chwilę spokoju. Tutaj na razie nie będzie od razu strzału, to oni się zderzyli. Wezmę to sobie do boku, mam nadzieję, że mi nie weźmie boosta. A, chciałem go jakoś minąć, ale niestety nie przeczytał. Dajesz giby. Giby. No, z jedną rzeczą oczywiście się to musi kojarzyć. Musimy przeczytać. Ok, wybijamy do boku. Ok, teraz podanie do pandy. Nadjeżdżamy tak w sumie spokojnie. Fejkujemy, bo nie było co challenge'ować. Wracam sobie do brameczki. Ok, ten strzał... o kurde, ten gibę se pojechał. Mam wrażenie, że on może mieć jednak te MMR-y, które ma faktycznie, ale... trzeba wygrywać... niezależnie od teamu, pokazać dominację. Dobra, zbierzmy szybko boosta. Tutaj omijmy gościa, żeby nas nie zbampował. I na dubla. Dobra, nieważne, nie było tematu. To było najgorsze podejście. Generalnie ostatnio tak średnio się czuję mechanicznie. Ale fart. Dobra, jak już nas zbampną, to zostaniemy tutaj. Oni to powinny mieć. Widzę, że lecą w dwójkę, to się będę trzymał bardziej tyłów. Okej. Nie wybijajmy od razu, zaprośmy go tutaj, żeby go było łatwiej minąć. Okej, przebijamy tego. Tutaj giby oczywiście musiał podjechać, żeby być blisko nas. Nie podoba mi się ten gib. Ale trudno. Każdy się musi podobać, podajemy do giba. No i tracimy bramkę taką niesforną. Nie podoba mi się pan giby. Ale co tam. Trochę za plecy mu dałem akurat w tej sytuacji, ale no. Kiko w miarę dobry. Nie trafiłem boosta, także jest cienko. Zostańmy w bramie, nie ma co wyjeżdżać. O, zobaczcie, easy saving. W ogóle chyba... co nie robię? Muszę sobie monitor sprawić i sprawię, ale... poczekam na jakąś dobrą... oferta, albo dopiero jak się przeprowadzę, zresztą, żeby nie musieć przewozić, żeby czas reakcji sobie móc zmniejszyć, ale to nie na teraz kwestia, no nie, no. Nie podoba mi się ta drużyna. No zobaczcie. Tracimy. Zupełnie mi się nie podobają ci teammates, ale jakoś to trzeba w takim razie wykrować. Gib potrzebuje przyspieszenia. Potrzebuje chyba olśnienia, żeby taki kofów pamiętać. Przyjmijmy to sobie na szybko. Nie będę im podawał, zbierzmy boosta, tego zbierzmy, zgarnijmy. Dobra, on się tu nam wpierdziela. Bumpujemy? Nie bumpujemy. Liczyłem, że go zahaczę tyłem, ale się nie udało niestety. Jakbym go zbumpował, to by była brameczka, ale nie udało się.
Okej. Nie, no ale lecicie po to, typie gib. Dobra. To nie będzie łatwy mecz. Okej, on to przeciął. Zabieramy boosta enemy. Tutaj nie leci najlepsze wybicie. Gib robi coś takiego, giba się. Czy tam gibie? Nie wiem, jak się powinno mówić. Ten w zasadzie trudną piłkę bardzo dał. Także to w sumie było takie jakby wybicie. Tutaj znowu przymuł. Za plecy zdążymy? Nie zdążymy. Jakbym dał boomera, to by może siadło. Demo. Tutaj. O! Ale gip już idzie do obrony. Zdemujmy. Chyba nie, nie... Dobra, nie damy rady zdemować. O, idealnie busto zrespiło przynajmniej. To już Ninja Panda. Gip sobie pojechał przez środek. U! Podajmy? A, niestety, nie zaryzykował. Pośpieszył się. Ten nam się wpierdziela. Tamten się tamtemu wpierdziela. Już chciałem pre-jumpować, żeby coś fajnego strzelić, ale... No niestety nie pykło, trzeba czekać na drugi meczek. Oki! Znalazło inne lobby. O, HPZ, już miałem go w teamie. Właśnie jak się rozgrzewałem i był w miarę spoko. Ważne, że już nie mam tego giba, także powinno być teraz już tylko do góry, chyba że ja coś odwalę. Okej. I trzeba się odkuć, co tutaj będę dużo gadał. Zbieramy sobie buściki, jedziemy tak jakby, o właśnie, wbili w ten sposób. Blokujemy jego wybicie i... Ajajaj, nie udało się strzelić bramy. Wiecie co, może za mocno się wracam, ale... Na wszelki wypadek. Wolałem trzymać tyły. Tutaj nie było nikogo do bumpnięcia. Się szybko rozejrzałem, czy może kogoś by nie bumpnąć. Walę tak, żeby nie mieli przejęcia łatwego. I podanie do HPZ. Oj, jest daleko, ale też nie była łatwa pozycja. Demo zawsze się przyda. Jak najwięcej możecie demować, bo to raz, że denerwuje przeciwników, dwa, że zawsze robi miejsce. A trzy, zawsze się może okazać, że to ten jeden akurat był obrońcą ostatnim, czy tam by przeszkodził. Także musicie się rozglądać za demo. Kurczę, jakby to leciało w bramę, to bym tak naprawdę poleciał też na demo w tej sytuacji, ale nie leciało, to musiałem kombinować. Okej. Okay. Dobra. Co wywalę w ten sposób tylko po to, żeby oddalić zagrożenie, bo nie mieliśmy boosta. Że on miał, ale nie wiem. Okej. Okay. Liczyłem na zamieszanie i w sumie było zamieszanie, ale nie wpadło. O. Dobra, wywalam typa. Jadę po boosta jego. Close. Ten panikuje, ale wybili ostatecznie. Sobie sfejkuje. Okej. Okay. Wywalam mu. Piłka może przejść, przeciwnik nie, jak to i farmawiał. O, teraz przeszło i przeciwnik, i piłka, i wszystko. No nie, najgorzej. Ale jedna bramka to nic nie znaczy. Tutaj mogą trafić, ten w sumie... No był lastem i tak na raz poleciał, ale... Co tam zaryzykował? Nie udało się, trudno. Psi. Podanie do enemy od naszego ziomka. Jest szansa na szybką kontrę. Jest, nice pasik. Udało nam się trafić wyjątkowo. Także wszystko na propsie. Jadę. Blokujemy jego kick-offa, ale ja coś chyba... Nie wiem, czy nie zrobił speeda, bo... Coś mu szybko poszło. Okej. Okay. Bezpiecznie trzeba zagrać. Jesteśmy lastami. Musimy to wybić. Okej. Okay.
Zgarnę sobie szybko tego boosta. O, znowu jesteśmy ostatni, to... O, już się zaraz powinien wrócić. Zgarnijmy boosta. W sumie mogłem zostawić, bo nasz po niego jechał, ale... To już za późno się ogarnąłem. A, słabe to było. Chciałem ban z dribbling, ale mnie przestraszył ten drugi, który w sumie bardziej spanikował nawet wcześniej. Ale tym samym ja spanikowałem. Tutaj demo. Okej. Okay. Jeszcze zebrałem wszystkie boosty z okolicynami. Przyjmijmy sobie. O, boostik. Dobre 50 jakieś tam do naszych. Ale nie pykło. Ale próba nie była zła. O, trafił. Wywalmy go jak najdalej od ich bramki. Nie spodziewałem się, że to będzie jeszcze na szczerze. Okej. Okay. O! Dobra, żyjemy. Przez chwilę panikowałem. Chciałem też bumpnąć, ale... Jakoś tu coś długo opadał. Okej, okay, nie siadło. Co to za podskok? Panika. Dobra, cofnę się może na bramkę, jakby jakiś taki strzał poszedł. Czy tam 50. Zresztą gość ma nick unlucky, to... Czemu miałbym... To, no ale to by dla nas mogło być unlucky. Nie wiadomo. Co ten pan ma na myśli. Wolimy odbocznej, żeby nie przejęli. Jest mega niewygodnie dla nich. Spróbuję zaraz zdemować kogoś. Może nie będzie okazji. No i teraz na bramę jadę. Żeby zabezpieczyć te jakże groźne tyły. I co? Dogryweczka? Dogryweczka. Jedź panie HPZ. Okej. Uda się czy nie uda się? Demo, nic nie może zrobić przez co i mają, stracili przewagę liczebną. Nasz podaje do naszego, także się trzymamy jakoś tak defensywniej. Nie wiem co zrobić. Dobra, nasz będzie jechał, to tak jakby go przebili, pojadę. Dobra. Blokowałem jakby ładował w bramę, ale nie ładował, także luzik. Tutaj nasi w dwójkę znowu wyjeżdżają, to się cofnę. Blokuję, żeby nie oddał na pewno strzału, zanim nasi się nie wrócą. I jadę na długi supeczek. O, sfejkował mnie. Proszę nie wejść. Dobra. No i standardowo wracam się na bramę. Nic nie powinno z tego groźnego wyjść. Nic nie powinno z tego groźnego wyjść. To było tak bardzo przypadkowe, że to jest hit. Zobaczmy to jeszcze raz. Ten na ścianie w ogóle nie skakał. To dobry odcinek, taktyczny, fajny. A jeszcze mój mod do szukania gierek się odpalił. Dlatego może zobaczmy, ile spadliśmy. Zapomniałem włączyć tego plugina. Jest fajny, ale do momentu, jak chcecie grać nieustannie, teraz przynajmniej można zobaczyć tabelę na cały ekran non-stop. A ja wam dziękuję za ten odcinek. Nie zagraliśmy źle. Może i przegraliśmy oba spotkania, ale moim zdaniem nie były złe. Dlatego myślę, że wam się mógł spodobać. Zachęcam do zostawienia jakiejś łapki, ewentualnie suba, jak jeszcze nie macie. No i to by było tyle. Elo, elo.